Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. W tym opisie błogosławieństw z Ewangelii świętego Łukasza Pan Jezus 4 razy mówi: Błogosławieni jesteście, i 4 razy mówi: Biada wam. Ale to nie znaczy, że On dzieli ludzi na 2 przeciwstawne grupy. To nie jest tak, że do jednej grupy mówi: O, wy jesteście szczęśliwi, błogosławieni, a wy jesteście potępieni, biada wam. To błogosławieństwo i to biada odnosi się do każdego z nas, bo w każdym z nas jest nowy człowiek, który tęskni za Bogiem, pragnie Jego bliskości, ale też w każdym z nas jakoś jeszcze jest obecny stary człowiek, zbuntowany przeciw Bogu, chcący chodzić tylko swoimi drogami. Pamiętajmy, że kiedy jesteśmy w łasce uświęcającej, kiedy nie ma w nas grzechu ciężkiego, to dominuje w nas to, co Boże. Jesteśmy Bożymi ludźmi. Ale jeśli nie jesteśmy w tej łasce, dominuje w nas człowiek grzechu. Potrzeba wysiłku, by być człowiekiem błogosławieństw. Potrzeba pracy duchowej, modlitwy, serca chętnego do służenia. Z tego rodzi się w nas błogosławieństwo, duchowe szczęście. Pamiętajmy, że przez błogosławieństwa i przez przestrogi Jezus wprowadza tak zwaną doktrynę dwóch dróg: drogi życia i drogi śmierci. Nie ma trzeciej, jakiejś neutralnej opcji. Kto nie kroczy w stronę życia, idzie w stronę śmierci. Kto nie podąża za światłem, żyje w mroku. Maryjo, Ty żyjesz w świetle Chrystusa. Służysz tajemnicy Jego obecności pośród nas. Pomagaj nam służyć Panu. Służyć szczęściu, błogosławieństwu, jakie On daje. Pomagaj nam być podobnymi do Twego Syna, co błogosławi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.